Oszuści skontaktowali się z kobietą, podając się za pracowników lokalnej policji i prokuratury. W toku rozmowy wmówili jej, że potrzebują pieniędzy w związku z prowadzonym śledztwem. Kobieta przekazała gotówkę w kilku transzach, po czym kontakt z przestępcami się urwał. Dzięki działaniom mundurowych z Będzińskiej Komendy i Śląskiej Komendy Wojewódzkiej sprawców zatrzymano. Byli to trzej mężczyźni w wieku od 27 do 42 lat. Prokurator przedstawił im zarzuty oszustwa, a jednemu z nich dodatkowo zarzut za posiadanie narkotyków. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a teraz grozi im kara do 8 lat więzienia.